Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. No na pewno duże słowa uznania tutaj i gratulacje dla trenera i drużyny gości. Tak jak tutaj trener wcześniej wspomniał, jest tam w Zniczu bardzo dużo młodych zawodników, którzy pokazali dzisiaj charakter, pokazali nam, jak powinniśmy podejść do meczu z dużą ambicją, z dużą wolą walki i z takim charakterem, którego nam dzisiaj zabrakło. Jeżeli chodzi o naszą grę, to powiem szczerze, że brakuje słów, żeby opisać to, co dzisiaj wyczynialiśmy na boisku po meczu w Kluczborku, gdzie no już wydawało nam się, że po tej nieszczęśliwej porażce w Jastrzębiu wygrywamy w Kluczborku, morale zespołu idą do góry i wydawało nam się, że to na pewno będzie taki bodziec, który dzisiaj nas uskrzydli. A dzisiaj dostajemy kubeł zimnego lodu na głowy. Gramy bardzo słaby mecz. No, zaryzykuję stwierdzenie, że najsłabszy w tym sezonie. Przegrywamy 2-0. No, myślę, że tutaj takim kulminacyjnym punktem, gdzie mogliśmy jeszcze odmienić losy spotkania, był rzut karny w wykonaniu Wojtka. No, szkoda, że Wojtek uderzył zupełnie inaczej niż to robi na treningach, bo to nie jest tak, że ten zawodnik nie był wyznaczony. Trzech, czterech zawodników systematycznie ten rzut karny trenuje i jeszcze na wczorajszym rozruchu zupełnie inaczej uderzał. Dzisiaj nie wiem, czemu zmienił. No, taka była jego decyzja. Myślę, że to też zadecydowało po tym rzucie karnym. Już tak mi się wydaje, że zespół przestał wierzyć, że coś możemy tutaj wskórać. No jeszcze w ostatnich minutach kolejna sytuacja, można powiedzieć, 200%. Wojtka, Żenia ma głowę. No tutaj naprawdę bramkarz stanął na wysokości zadania, młody chłopak, dlatego gratuluję trenerowi. Natomiast my zagraliśmy bardzo słaby mecz i miejmy nadzieję, że więcej taki mecz nam się nie przytrafi, bo chcąc w ogóle o czymkolwiek myśleć i mówić o celu, jakim jest awans, no absolutnie nie możemy sobie pozwolić na grę w takim wykonaniu, jak to dzisiaj wyglądało. Także to tyle.